Dzień dobry, nazywam się Janusz Tomczak. Chciałem Państwa dzisiaj powitać w nowym programie, który współtworzymy razem ze firmą Skyward Community. Mówię w tym momencie o projekcie Utera. Kilka słów o sobie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Znacie mnie Państwo z poprzednich projektów, które robiliśmy razem z firmą Skyward Community. Natomiast ja od roku 1990 do 2023 prowadzę własną działalność gospodarczą. Rok 2002-2007 studia marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi ze specjalnością. Natomiast od roku 2016 jestem czynnym inwestorem SWC, a od października 2024 roku jestem również udziałowcem i inwestorem w projekcie Utera. Będziemy dzisiaj mówić o eliksirze glebowym Utera. To jest biologicznie aktywny nawóz, ale takim wprowadzeniem puszczę Państwu teraz taki dwuminutowy film, żebyście mieli taką świadomość, o czym będziemy rozmawiali. Co to jest gleba? Jak zwiększyć jej żyzność? Dlaczego nowoczesne nawozy są szkodliwe? Jak zmieni się rolnictwo w XXI wieku? Według naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Hohenheim konsekwencje globalnej chemizacji gleby są potworne. Ze względu na obfitość nawozów mineralnych, azotany stały się niezbędnym składnikiem wody pitnej. A w pobliżu dużych miast, co jest znacznie gorsze, nie ma już ani jednego pola, na którym zawartość rtęci byłaby poniżej maksymalnego dopuszczalnego stężenia. W ostatnich latach rolnictwo działało w starym stylu, zubożając glebę i stosując tanie nawozy chemiczne. A niepowodzenia przypisywano zwykle złej pogodzie, brakowi pracowników i sprzętu. We współczesnym rolnictwie koncepcja samonaprawiających się procesów glebotwórczych jest prawie całkowicie nieobecna, a wszystkie siły skupiają się na rolnictwie technogenicznym, które uzyskuje dzisiaj wyniki bez uwzględnienia konsekwencji, co ostatecznie doprowadziło do degradacji i zubożenia gleby. Pasy huminowe mają zdolność wiązania substancji toksycznych, takich jak sole metali ciężkich, radionuklidy, węglowodory aromatyczne i inne, które pojawiają się w procesie produkcyjnym i innej działalności gospodarczej człowieka. Jest to ich główna właściwość ochronna lub ekologiczna. Związane w ten sposób toksyny zostają zakonserwowane, a następnie powoli przetwarzane przez mikroorganizmy i nie przedostają się do organizmów istot żywych i człowieka. Drodzy Państwo, będziemy dzisiaj mówić o eliksirze glebowym Utera. To jest biologicznie aktywny nawóz organiczne. Mamy kilka problemów, z którymi borykamy się w obecnej i najbliższej przyszłości. Otóż do roku 2045 w wyniku pustynienia będzie produkowane o około 40% mniej żywności. 95% całej żywności na Ziemi pochodzi z gleby, jak również 95% pochodzi wszystkich antybiotyków, które są wyhodowane w Ziemi. Natomiast co nas jeszcze czeka? Oczekuje nas, że do 2030 roku z Indii z powodu groźby głodu wyemigruje do miast około 200 milionów ludzi. Natomiast w Afryce od roku 1990 toczy się już blisko 30 wojen, a wszystkie w większości, bo aż 27, było związane z tym, że poszukiwano żyznych ziem. O ziemię po prostu. I teraz mamy kilka takich problemów, na które trzeba zwrócić uwagę.
Mianowicie pierwszy problem, który jest numer jeden na świecie, to jest dochodzi do pustynnienia gruntów, gleb. I tutaj ilość materii organicznej w glebie przekracza na dzień dzisiejszy już krytyczny poziom, bo zaledwie 3%. Drugim problemem jest zubożenie gleb. W wielu krajach gleba obumiera. Mówi się o tym wielu wpływowych biznesmenów, myślicieli, przedsiębiorców, którzy alarmują nas o tym na całym świecie, zarówno w mediach publicznych, jak i w mediach przekazu takiego mainstreamowego i czasopisma. Następnym palącym problemem jest zagrożenie głodem, a głód, proszę Państwa, to jest najtańsza broń masowego rażenia. Wiadomo, że w imię głodu ludzie będą robić wszystko. I cóż się dzieje? Drodzy Państwo, na początku XX wieku wytwarzane przez rolnictwo produkty zawierały około 90% więcej mikroelementów niż to jest obecnie. Teraz otrzymujemy tylko 10% przydatnych elementów, których potrzebujemy. Ja byłem w roku 2018 na takim szkoleniu, bo kiedy zajmowałem się takim marketingiem suplementacyjnym, gdzie światowej sławy naukowiec dr Clayton ze Stanów Zjednoczonych przedstawił, co się dzieje z obecnym rolnictwem i jak te produkty i wartość jego odżywcza jest zubożona. I co się okazuje, że jeszcze 50 lat temu wyprodukowana na przykład marchew przez naszych rolników miała trzykrotnie, czterokrotnie więcej tych właściwości odżywczych niż to mamy w dniu dzisiejszym. Dzisiaj te marchewki są oczywiście piękne, duże, ładne, praktycznie wszystkie w jednym rozmiarze, ale natomiast, drodzy Państwo, jedząc taką marchewkę 50 lat temu średniej wielkości, to dzisiaj musimy zjeść jej 3-4 sztuki, żeby po prostu uzyskać te właściwości odżywcze, które są na dzień dzisiejszy. I tu jest właśnie ten jeden z tych palących problemów, że tej żywności, która jest o niskiej wartości odżywczej, musimy produkować więcej. I proszę zobaczyć, jak to się dzieje na przykład na przykładzie badań, które stwierdzono w Ameryce Północnej, Stanach Zjednoczonych. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób stwierdziło, że 100% populacji Ameryki Północnej ma niedobór potasu. 90% ma niedobór witaminy E. 70% niedobór witaminy K. 52% niedobór magnezu. 43% niedobór witaminy A. I 40% niedobór witaminy C. Jest to związane właśnie z chemizacją rolnictwa i z tym, że mamy dużą produkcję, ale o niskiej wartości. I teraz, co należy zrobić, aby poprawić jakość, żeby ta gleba i te mikroelementy, wszystkie, które z niej wyciągamy do naszych roślin pokarmu, były lepsze? Mamy na to odpowiedź. Jest nim niewątpliwie eliksir glebowy Utera. Jest to biologicznie aktywny nawóz roślinny zawierający rozpuszczalne sole kwasów kurminowych, kwasów fluwowych, chuminy oraz spektrum cennych rolniczo mikroorganizmów o wyższym stężeniu niż w bogatym czarnoziemie. Czarnoziemie, tak dla przypomnienia, największe skupiska znajdują się na terenach dzisiejszej Ukrainy. W Polsce mamy też również na Pojezierzu Mazurskim i trochę na wybrzeżu takich tych gleb, które są też zaliczane do czarnoziemu. I cóż, ten nasz eliksir Utera jest, proszę Państwa, wzbogacony i wyprodukowany przede wszystkim z takich minerałów, składników jak węgiel brunatny, melasa, miód, biohumus i dodatkowo substancje organiczne. Twórcą biohumusu i wynalazcą i współautorem jest inżynier Atoli Junicki, znany z projektów transportu cudnowego i transportu geokosmicznego. I to u niego właśnie się narodziła taka myśl, że w momencie, kiedy ludzkość będzie penetrować przestrzeń kosmiczną, będzie również musiała się żywić, ale to się żywić na odpowiednich warunkach, z odpowiednią ilością tych składników mineralnych i witamin. I doszedł do wniosku, że tam również trzeba będzie stworzyć takie warunki, żeby tą roślinność produkować.
I cóż to jest ten biohumus? To jest naturalny, organiczny nawóz otrzymywany w wyniku przerobu starannie wyselekcjonowanych odpadów organicznych przez specjalne rodzaje dżdżownic, charakteryzujący się wysokim stężeniem mikroorganizmów glebowych. Ja miałem okazję być 19 lipca na zaproszenie pana Anatolia Jelińskiego z grupą polskich inwestorów na teren ośrodka Marina Horka, gdzie mieliśmy również okazję zobaczyć, jak to jest produkowane albo tworzone. Biohumus użyty do produkcji eliksiru glebowego utera stosowany jest jako substancja samodzielna, ale żeby wzmocnić jego dodatkowe wartości i przywracania zdrowia glebie, zalecane jest stosowanie biohumusu w połączeniu z eliksirem glebowym. I z czego jest stworzony ten biohumus? To jest kompleks minerałów, enzymów, witamin, a także makro i mikroelementów niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Jest nieszkodliwy w każdym stężeniu, co zostało udowodnione podczas badań i testów w różnych gatunkach uprawy. I do czego nam jest potrzebny ten biohumus? Przede wszystkim gwarantuje zbiory przyjazne dla środowiska. Wzmacnia odporność roślin i przywraca żyzność zdegradowanym ziemią. Jest w 100% nawozem organicznym. Przyspiesza kiełkowanie roślin i stymuluje ich wzrost. Zwiększa odporność roślin na choroby i ekstremalne temperatury. Wzmacnia naturalny smak owoców, przywraca żyzność glebi w ciągu zaledwie jednego sezonu. Przyczynia się do wytwarzania smacznych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska produktów. Drodzy Państwo, miałem okazję również 19 lipca być na obiedzie w kompleksie naszym w Marina Horce, gdzie produkty, które były przeznaczone do stworzenia tych naszych obiadów z deserem, były w 100% wyprodukowane na terenie naszego ośrodka i muszę Państwu powiedzieć, że wszystko było naprawdę fantastyczne. To były takie smaki z dzieciństwa, jak to się mówiło, kiedy się u babci, u dziadka jadło tam na wsi. Fantastyczne wrażenie, bardzo dobre i miałem okazję, drodzy Państwo, to na siebie i sam spróbować, więc muszę tu w 100% potwierdzić, że ma to naprawdę fantastyczny wpływ i cudowne zalety smakowe i kulinarne. Jakie mamy korzyści ze stosowania eliksiru Tera? No przede wszystkim zwiększa urodzaj o 30 do 50% i to jest to, o czym mówił właśnie pan Anatoli Jelinicki, że za kilkadziesiąt lat do 2050 roku może nas być, drodzy Państwo, już dwukrotnie więcej niż dzisiaj, a wykorzystując między innymi te nasze produkty eliksiru Tera i tego biohumusu, a także wykorzystując nasz transport cudowy, możemy stworzyć to, że Ziemia będzie wspaniałym domem nawet do 50 miliardów ludzi. Tak mówił twórca i wynalazca, pan Anatoli Jelinicki. Przyspiesza wzrost roślin i poprawia smak owoców. Zwiększa zawartość witamin, aminokwasów i minerałów. Ogranicza obecność azotanów, radiofluidów i ultramikroelementów. Chroni przed chorobami i szkodnikami, wzbogaca glebę w pożyteczne mikroorganizmy i normalizuje jej kwasowość. Teraz, jakie mamy zalecenia do stosowania? No, Utera jest uniwersalnym polepszaczem gleby, ponieważ nadaje się nie tylko do wszystkich roślin, ale także do różnych rodzajów gleb. Możemy ją zarówno ten nasz produkt, czy Utera, stosować na otwartych przestrzeniach, czyli na polach i na zamkniętych, czyli tu mówię o szklarniach, w tunelach foliowych czy jakichś tam terariach. Na gruncie, na polach, na przestrzeni otwartej stosuje się go w proporcji 15 do 100 gram na metr kwadratowy powierzchni, natomiast pod zamkniętymi pomieszczeniami od 0,5 do 2 gram na 1 litr na glebę. Zastosowanie eliksiru Tera i naturalnego biohumusu pomoże zwiększyć plony, wyhodować zdrową, przyjazną dla środowiska żywność. Twoje produkty staną się zauważalne, smaczniejsze, rośliny bardziej pachnące, a żyzność gleby zachowana na długie lata. Drodzy Państwo, będąc 19 lipca na terenie Marina Horki, pan Anatolij Junicki wręczył nam prezenty, oprócz tam swojej biografii,
kilka takich też produktów, które były rozprowadzane i produkowane na terenie tego gospodarstwa rolnego i dostałem tam lid właśnie tego biohumusu Utera i muszę Państwu powiedzieć, że na własnym przykładzie, otóż my mamy w domu taką roślinę, która nazywa się bukenwilia. To jest kwiat, który rośnie w takich warunkach atmosferycznych, gdzie jest bardzo ciepło. No w Polsce te lata bywają różne. Tą roślinę mamy od 2 lat, u nas jest drugi sezon. W ubiegłym roku kwitła nam bardzo dobrze, była przechowana w takich warunkach dosyć komfortowych dla niej w okresie zimowym, natomiast nie mogła nam odbić od momentu, kiedy wystawiliśmy ją na zewnątrz. Otóż do końca lipca ten kwiat praktycznie nam nie kwitł. Natomiast jak dostałem ten biohumus od pana Junickiego, ten eliksir Utera i moja małżonka zastosowała tam według tej proporcji, której się powinno tam podlewać te rośliny. Oprócz tej bukenwilii również wiele innych roślin w domu zostało wzmocnione tym eliksirem. To efekty były wprost oszałamiające. Bukenwilia kwitła nam cały sierpień, cały wrzesień do 15 października. Także ja osobiście poznałem na własnym przykładzie ten fantastyczne właściwości tego Utera. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli teraz zaczniemy przywracać żywność gleb, to zajmie nam to 10-15-20 lat. Zaledwie, bo to jest niedługi okres. Natomiast jeżeli my byśmy nadal stosowali te chemiczne nawożenia i przyjęli tą możliwość wykorzystania tego biohumusu za jakieś 30 lat, to po prostu przywracalność do naszej gleby zajmie nam aż 150 lat. I możemy w tym bardzo dobrze zaistnieć poprzez uczestnictwo zarówno w programie partnerskim, jak również w biznesie, że pomożemy stworzyć i wybudowanie kompleksu, gdzie będzie ten biohumus i ten eliksir Utera produkowany. Jest to, proszę Państwa, zrównoważony klaster biosfery. To jest produkcja wysoce skutecznego organicznego nawozu glebowego dla roślin. Jest zlokalizowany już na dzień dzisiejszy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w strefie ekonomicznej Ras Al Khaimah. I jest to taka strefa ekonomiczna, w której znajduje się bardzo dużo takich wiodących firm produkcyjnych. Jest 770, ponad 100 krajów uczestniczy w tym projekcie z 50 branż. Mamy ogromne zalety tej lokalizacji. Przede wszystkim jest to możliwość wykorzystania opłacalnych rozwiązań w trakcie realizacji projektu. Wygodne opodatkowanie i bliskość gotowych głównych węzłów logistycznych. Macie tu Państwo pokazaną mapę, gdzie będziemy na terenie tego ośrodka mieli 3,2 hektara, gdzie będzie ta produkcja tego zrównoważonego eliksiru produkowana. I nasi tutaj twórcy i współwłaściciele, pan Anatolij Junicki i pan Jewgenij Kudraszow na pierwszym planie. A jaki jest główny cel projektu? To jest utworzenie nowoczesnego biosferycznego kompleksu szklarniowego dla rolnictwa ekologicznego. Projekt zakłada rozwój rolnictwa zintegrowanego w następujących obszarach. Produkcja wysoce skutecznego organicznego nawozu dla roślin, eliksiru glebowego Utera, produkcja sypkiego biohumusu Utera, dodatkowo uprawa roślin rolnych, uprawa owoców, warzyw oraz jagód, ekologiczna hodowla zwierząt przepiórek i uprawa cennych i leczniczych grzybów i roślin. Jakie mamy podstawowe zasady? To jest użycie naturalnych składników na każdym etapie, produkcja naturalnej, organicznej żywności, bezodpadowe wykorzystanie wszelkiego rodzaju surowców i komponentów, zastosowanie praktycznego podejścia opartego na nabytym doświadczeniu i wiedzy naukowej. Zastosowanie kompleksu to będzie przede wszystkim produkcja eliksiru glebowego Utera na bazie płynnego biohumusu, taki co ja też mam, poprawiającego zdrowotność i żyzność każdej gleby. Uprawa roślin rolnych, owocowych, warzywnych i jagodowych dla mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I tu, proszę Państwa, wchodzimy z kolejną informacją,
nasz pierwotny projekt transport strunowy jest też wzbogacony w symbiozie z miastami linearnymi. Tam był jeden właśnie z takich elementów, był to, że nasi naukowcy stwierdzili, że pomożemy w krajach tych arabskich zazielenić im pustynię. Zobaczcie Państwo, jak od słów przechodzimy do czynu. Produkcja sypkiego biohumusu tera w celu przywrócenia żyzności gleb zdegradowanych, jałowych i pustynnych. No to jest to, że tak jak wcześniej Państwu wspominałem, że po około jednym sezonie już ta wartość tej gleby bardzo mocno wzrasta, jego właściwość. Ekologiczna hodowla zwierząt, hodowla przepiórek oraz uprawa cennych grzybów i roślin leczniczych. Powiem Wam kilka słów, drodzy Państwo, na temat przepiórek, bo to jest ważna informacja nawet. Jednym z takich elementów, którym jest szkodliwy dla zdrowia, jest taka bakteria, która się nazywa Salmonella. To jest, ona powstaje przy wysokich temperaturach, jak jaja kurze są przechowywane albo obróbka jego jest w nieodpowiednich warunkach takich sterylnych. I co się okazuje? Przepiórka swoją temperaturą ciała, którą ma 42 stopnie, znosi jaja też w temperaturze 42 stopnie. Natomiast salmonella wytwarza się w temperaturze 38 stopni Celsjusza, 39. Także już samo to, że to przepiórki mają wyższą temperaturę, powoduje to, że hodowla tych jaj będzie fantastycznie ekologiczna i bezpieczna. Nasza podstawowa struktura, jaką będzie się zajmował nasz kompleks, to jest organizacja produkcji eliksiru glebowego tera i biohumusu sypkiego. Biosferyczny kompleks szklarniowy z subtropikalnym mikroklimatem dla uprawy ziół, warzyw i owoców. I działka pod ekologiczną hodowlę zwierząt, wspomniane przepiórki. A jaka jest unikalność naszego biohumusu? On posiada w sobie ponad 1000 rodzajów pożytecznych mikroorganizmów glebowych. 105 ekologicznie czystych regionów, z których pobrano próbki gleby. Proszę Państwa, w 2019 roku na organizowanym przez Skyward Community ekofestiwalu i macierzystą firmę pana Janickiego, ekofestiwal, była prośba, żeby goście, inwestorzy przywieźli próbki ziemi z różnych części świata, globu. I ja pamiętam ten projekt, jak po 2 kg tą ziemię w takich woreczkach było przełożone po to właśnie, żeby zbadać jej właściwości, jakie są w różnych regionach, różnych kontynentów. I tutaj mamy efekt tego, bo ta gleba dostarczona posłużyła do prac badawczych, które były zorganizowane z 5 kontynentów. Poprzez zastosowanie biohumusu i eliksiru tera nasze produkty staną się zauważalnie smaczniejsze, rośliny bardziej pachnące, natomiast żyzność gleby będzie zachowana na wiele lat, czyli nie będziemy wyjałowieć tej gleby, drodzy Państwo. Oczywiście nasze produkty są w pełni certyfikowane, mają przeprowadzone wszystkie badania. Widzicie tutaj Państwo certyfikaty wydane zarówno w języku rosyjskim, białoruskim, jak i w angielskim. Pierwszy, mamy certyfikaty na biohumus, eliksir glebowy utera i płynny organiczny kompleks nawóz dla roślin Utera Oasis. To wszystko jest poświadczone przez te instytuty, które to badały, przez Republikańskie Przedsiębiorstwo Unitarne, Instytut Gleboznawstwa i Agrochemii, Państwową Instytucję Naukową, Instytut Zarządzania Przyrodą Naukowej Akademii Nauk Białorusi i Białoruską Izbą Przemysłowo-Handlową. Proszę Państwa, wartość nawozów w roku 2021, ich sprzedaż, zapotrzebowanie kształtowało się na poziomie 200 miliardów dolarów. To jest taki globalny popyt na nawozy, który napędza wzrost produkcji nawozów przede wszystkim w rejonie Zatoki Perskiej. I teraz weźcie sobie Państwo taki przykład, że tych nawozów takich organicznych stosuje się około 6% rocznie, a ich wartość będzie wzrastała o 6% rocznie. Zobaczcie, jaką tutaj mamy kolosalną dla siebie informację i przewagę, jaką i jakie będzie zapotrzebowanie. Dlaczego? Bo świat zmierza przede wszystkim
w stronę produktów bezpieczniejszych, zdrowszych i w pełni wykorzystujących niezbędne mikroorganizmy. I zapotrzebowanie na nawozy to, proszę Państwa, kształtuje się według tej tutaj zamieszczonej tabeli. Afryka zużywa ich około 7%, Północna Ameryka 15%, Południowa 21% i 55% Azja, czyli tam, gdzie jest w zasadzie największe skupisko ludzi i takie najbardziej korzystne warunki klimatyczne do produkcji żywności. I my możemy, drodzy Państwo, uczestniczyć w tym programie poprzez pomoc w zorganizowaniu funduszy, jak również sami możemy stać się inwestorami w tym projekcie. Inwestycja tego zrównoważonego klastru biosfery to jest inwestycja, która jest na okres 5 lat w formie jednorazowej płatności w ratach albo w ratach rozłożonych na równych ratach na 10 miesięcy. Po 5 latach inwestor może opuścić projekt, wycofać swoje inwestycje oraz odsetki od wykorzystanych udziałów i środków. Natomiast, aby to zrobić, musi to dać 2-miesięczne wypowiedzenie. To jest normalna procedura. Natomiast inwestorowi przysługuje dożywotnie prawo do wypłaty zysku, a także odsetek za wykorzystanie zainwestowanej kwoty inwestycji w ramach projektu. Dopóki oczywiście nie zgodzi się opuścić tego projektu, ale proszę Państwa, kto będzie opuszczał kurę, która daje przepiórcze złote jaja, tak? Zysk inwestora będzie otrzymywał według wybranej taryfy proporcjonalnej do kwoty dokonanej inwestycji. W skrócie, na jakim poziomie inwestycje uczyni, taką będzie miał później stopę zwrotu. Warunki taryfowe są do wglądu, proszę Państwa, w umowach, jak również na naszych stronach internetowych. Ale jednym z bardzo ważnych elementów jest również to, że my mamy możliwość, proszę Państwa, dziedziczenia tego biznesu przez nasze dzieci, wnuki i tym podobne. Proszę Państwa, my jesteśmy w takiej dość specyficznej sytuacji, zarówno mówię tutaj o Polsce, jak również o mieszkańcach Europy Wschodniej, ponieważ ta historia różnie się toczyła na tym naszym gruncie europejskim i my nie mamy czegoś takiego w Polsce, drodzy Państwo, jak firmy z taką długoletnią tradycją, ponieważ byliśmy w rozbiorach, ponieważ mieliśmy dwie wojny światowe, później mieliśmy czas, gdzie byliśmy pod okupacją bloku wschodniego, czyli tych spraw takich związanych z socjalizmem, komunizmem. Nie było tam wtedy inicjatywy prywatnej przedsiębiorstw, wszystko było upaństwowione i tej tradycji takiej, że budowaliśmy swoje firmy z ojca na syna, z dziada na pradziada, tego nie ma. Natomiast tutaj macie okazję wejść w tej chwili wy i wasze przyszłe pokolenia w produkt i w firmę, która będzie wam umożliwiać taką długofalową inwestycję na wiele, wiele, wiele lat. I inwestorzy, drodzy Państwo, którzy będą z nami, otrzymają oczywiście część zysku zgodnie z umową przez cały okres funkcjonowania projektu. A ten okres, drodzy Państwo, to jest minimum 50 lat. Na produkcję, która nie ma terminu co do eksploatacji. Zakład produkcyjny przewiduje modernizację sprzętu w międzyczasie, to jest długotrwałowa, i teren wynajęty na okres minimum 50 lat z możliwością przedłużenia umowy. Więc to jest to, o czym ja Państwu mówiłem, że możemy uczestniczyć w tym projekcie my, jak również nasze dzieci, nasi wnukowie w długim, bardzo długim okresie czasu i korzystać z dobrodziejstw, jakie ten produkt i ta firma przyniesie nam do naszych zysków. I inwestorzy będą otrzymywać zyski poprzez cały okres realizacji, co najmniej 50 lat. Czyli to jest to, co ja Państwu wcześniej mówiłem. Zrównoważony klaster biosfery to jest rentowna inwestycja w kompleksowy rozwój rolnictwa ekologicznego. Chciałem Państwu jeszcze zaproponować fantastyczny program partnerski biznesu Uterra, ponieważ my w tej chwili pozyskujemy fundusze na wybudowanie naszej fabryki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ona się składa z 5000 lotów, to jest tak zwanych części. My jesteśmy teraz w części drugiej.
I mamy bardzo dobrą ofertę dla wszystkich partnerów, ponieważ mamy tutaj możliwości zarówno inwestowania za gotówkę, jak i na raty. Gdy zdecydujecie się Państwo na zakup gotówkowy, macie wtedy większą stopę zwrotu, bo ona jest nawet od 55%. Natomiast gdy weźmiemy już te inwestycje, poczynicie sobie na raty, macie to w równych ratach na 10 miesięcy, to wtedy ta stopa zwrotu jest troszeczkę mniejsza. Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, niektórych tych pozycji do wejścia w biznes Utera jest już niewiele, ponieważ mamy możliwość inwestowania od 100 tysięcy do 500 dolarów, albo od 500 dolarów do 100 tysięcy. Musicie śledzić to, co się dzieje w Waszych biurach osobistych i w tym, jakie są ilości jeszcze poszczególnych pakietów do wykupienia albo do zainwestowania, ponieważ ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Ja sam poczyniłem taką inwestycję 21 października ubiegłego roku, ponieważ wspieram firmę, wspieram ten program drugi, w pierwszym tym w transporcie strunowym jestem już od ponad 7 lat, natomiast to jest program, który jest mi bliski sercu, gdzie też prowadzę współpracę z firmą na zasadzie takiej, że mam dla Państwa te prezentacje i webinary i służę wszystkim partnerom pomocą, jeżeli chodzi o wybór, rejestrację, a także cały pakiet informacyjny. Także zachęcam szczególnie mocno do jak najszybszego zainwestowania i wspierania naszej firmy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, eliksir glebowy Utera to jest Twoją szansą na udany biznes, wspaniałe życie, cudowne zdrowie dla Ciebie i Twoich najbliższych i wszystkich istot z planety Ziemia. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam się z Państwa. Janusz Tomczak. Zapraszam na następne spotkanie.